Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niemiec, zapraszam na sport. Rozpędzona drużyna Femgol Lubin w kategorii U15 rozegrała świetne zawody, wygrywając z AMP Budziszów Wielkopolski. Zespół prowadzi trener Magdalena Szaj. Młodziczki Femgol zmierzyły się z AMP Budziszów Wielki. Lubinianki pokonały swoje rywalki 7-0. Bramki zdobyły Eliza Dubik 3, Agata Jędrych 2 oraz Natalia Szarszoń i Daria Janik po jednej. To było nasze założenie na mecz. Już znaliśmy przeciwnika, bo w pierwszym meczu z nimi graliśmy i podeszliśmy podobnie, czyli chcieliśmy utrzymywać się przy piłce, ale nie tylko, żeby się utrzymywać, ale żeby stwarzać jak najwięcej sytuacji podbramkowych. I dzisiaj wyglądało to podobnie. Dziewczyny wyszły zdeterminowane, było dużo akcji podbramkowych. W pierwszej połowie brakowało gdzieś tam skuteczności, miałyśmy dużo tych sytuacji. Brakowało wykończenia, ale z tego możemy się cieszyć, że dziewczyny prowadziły grę. Były zespołem gdzieś tam, który utrzymywał się więcej przy piłce, więcej sytuacji miały podbramkowych. I powiedziałyśmy sobie w przerwie, że musimy gdzieś tam troszkę więcej cierpliwości mieć pod bramką przeciwnika. No i uda nam się strzelić bramkę i dziewczyny posłuchały, przełożyły to później na sytuację i tą cierpliwość wykończyły, później udało się strzelić dwie bramki. Lubiński zespół z meczu na mecz radzi sobie coraz lepiej. Myślę, że z każdym meczem się napędzamy, z każdym meczem dziewczyny się poznają, z każdym meczem też granie gdzieś tam wychodzi coraz bardziej. I mam nadzieję, że to w przyszłości jeszcze zaowocuje, bo mamy duże plany, dziewczyny też mają duże marzenia. No i chcemy pokazywać jak najlepszą grę w piłkę nożną. Ostatnia kolejka Ligi Młodzików zostanie rozegrana w najbliższy piątek. Przeciwnikiem Lubinianek będzie zespół Prochowiczanki Prochowice. Początek meczu o godzinie 19:00. W czwartej kolejce TS Zagłębie Lubin podejmowało na parkiecie sali RCS w Lubinie ekipę z Grębocic. Pomimo zaciętej i wyrównanej walki do samego końca gospodarze przegrali mecz 5-10. Po przegranych Mariusza Kurzaca z Mateuszem Gajskowskim i Jacka Areczyńskiego z Tomaszem Głazem goście wyszli na prowadzenie 0-2. Zwycięstwo Krzysztofa Łachowskiego dało kontakt Lubinianom, ale za chwilę przegrana w deblu zrobiła dystans do ekipy z Grębodzic. Dopiero od 7 pojedynku gospodarze zaczęli gonić wynik. Do 12 pojedynku goście mieli 2 punkty przewagi i dopiero końcówka pozwoliła im przypieczętować zwycięstwo, w której wygrali 3 pojedynki. W kolejnym meczu Lubinianie zmierzą się z KTS Legnica. Przez ponad 20 lat reprezentowali barwy pięściarskiego Zagłębia Lubin. Dzięki sukcesom w kraju Lubin był przez zawodników rozsławiony i każdy wiedział, że trzeba się z miejscowym klubem liczyć. Po zawieszeniu rękawic na kołku przyjaciele z ringu kroczą przez życie, często pomagając sobie w różnych sprawach. Jeśli tylko mogą, spotykają się i rozmawiają, jakby właśnie zakończyli wspólny trening. Spotkanie zainicjował Władysław Siwak. Pierwsze nasze spotkanie było ponad 10 lat, w 97 roku i później tak po kolei. No nigdy nie możemy się tak zgadzać, ale ostatnie nasze spotkanie było w 2015 roku. To przyjechał Rysiu Zaraza z Włoch i Kaziu Folta ze Stanów Zjednoczonych. I to tak, mamy to pamiętniowe zdjęcie i przy okazji jeszcze Wiesław Niemkiewicz, którego już dzisiaj nie ma. I tak samo dzisiaj, no... Daj Boże, żeby to się jeszcze byśmy się mogli latem kiedyś spotkać. No będę chciał tak zrobić, ale to nigdy tak nie wyjdzie, żeby wszyscy naraz przyjechali. Pięściarski klub miał wiele wspaniałych trenerów, a pierwszym był Tadeusz Herman. Na spotkaniu byli dwaj szkoleniowcy, Mieczysław Masjer i Czesław Dymek, a także wielu zawodników, m.in. Zbigniew Siwak czy Janusz Zarenkiewicz. Więcej jest tych, którzy jeszcze są. O, jest więcej tych. No i bardzo sympatyczne, tak powinno być, bo wtedy odżywają... Wspomnienia odżywa, pamięć się odnawia przy okazji, ale bardzo sympatyczne. My wprowadzili, chyba my w całej Polsce w Lubinie. Jeszcze trener Gładysz był, to pierwsze spotkanie było u tatka Skowrońskiego w Krzeczynie. Ja byłem akurat bankierem, się śmiałem, że zbieram pieniądze na nowy samochód, proszę się składać. Piękna chwila, co rok kogoś nie ma. Tak akurat się zdarzyło, że ja tylko przyszedłem raz w tym zamku, spotkałem się z kolegami, przywitałem. Byłem z wnukiem, pokazałem kolegów, z Wieśkiem Inkiewiczem, mówi, to jest mistrz Polski, mój kolega. No a teraz jego nie ma. I co rok kogoś, to jest jedyna rzecz, się spotykamy. No, teraz młodsi koledzy są, przyszli, a tak my starzy. Teraz
na palcach ręki można pokazać, ile nas zostało. Jak rodzina pięściarzy, bo uważam, że takie spotkania powinny być. Nie robimy my tylko, robimy chłopcy w Gdańsku, robią w Warszawie, robią w Słupsku. Także tu są, no, tak mówię, tak jak mówisz, pokolenia, nie? Jedni szybciej, drudzy później, po prostu no, zakończyliśmy karierę, a jest okazja, żeby się spotkać, to dlaczego nie? Największym przeżyciem było to, że ci starsi zawodnicy, moi idole za dziecięcych lat, że zaszczytem było samo to, że ja mogłem trenować na tej samej sali z nimi. Nie wiem, mile Stasia Drozda wspominam, który mi tam, że tak powiem, no, wprowadzał czy coś w tym rodzaju, i mój idol, którego widziałem tylko w ringu, a naraz stał się takim wprowadzającym, kolegą, przyjacielem. No, naprawdę coś wspaniałego. Chyba tylko w boksie tak ludzie są ze sobą zżyci. Krew i pot. Pierwsze większe spotkanie po latach pięściarze zorganizowali w 1997 roku. Ostatni raz widzieli się w takiej grupie w 2015 roku, gdzie byli obecni także Kazimierz Folta, Ryszard Zaraza czy świętej pamięci Wiesław Niemkiewicz. I to już wszystkie informacje w sportowych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.